pójdziemy do stoi i popatrzymy, jakie jest zwierzątka. Dołączymy do tamtych obecnych bohaterów i mam nadzieję, że kogoś uratujemy dzisiaj. Opatrzymy, podamy leki. Podać leków chyba nie możemy, ale pomożemy przy podaniu leków. I pięknie zaczniemy dzień, ratując czyjeś życie. W poprzednich latach głównie współpracowałem z jakimiś schroniskami, fundacjami, ze względu na to, że mam psy, więc zajmowałem się gdzieś tam psami w schroniskach, wyprowadzałem tutaj. Na początku nie było takiej możliwości, ale dowiedziałem się, że współpracujemy z Ostoją, która ratuje małe, dzikie zwierzęta i uznałem, że to może być fajna przygoda, bo takie rzeczy się nie zdarzają na co dzień, poobcować z dzikimi zwierzętami. I wybrałem się tam raz i jak najbardziej kupiło to moje serce. I było to coś niesamowitego, dotknąć dzikich zwierząt, pomóc im gdzieś przy opatrywaniu na przykład orła, bielika. No takie przeżycia dość niecodzienne. I z tego co mówili mi tamci wolontariusze, że taki orzeł zdarza się raz na parę lat. Także miałem ogromne szczęście, że akurat wtedy byłem w Ostoi. Także to takie największe przeżycie, które będę spotkał stamtąd. Współpraca z Patrykiem jest bardzo dobra. Bardzo lubimy tutaj, jak do nas przyjeżdża i nam pomaga. Zapunktował tak u nas, w ogóle jakby zdziwił mnie taką chęcią do pomocy. Niczego się nie bał, przytrzymać zwierzę nie ma problemu. Chwycić jeża bez rękawiczek nie ma problemu. Wszystko chce sam spróbować. Widać, że po prostu chce nam pomóc, a nie po prostu coś tam sobie odhaczyć w takich pracach wolontaryjnych, więc naprawdę bardzo lubimy, jak do nas przyjeżdża. Ostoja funkcjonuje na zasadach szpitala, czyli przyjmujemy do nas tutaj zwierzęta chore, potrzebujące pomocy. Są to też osierocone osobniki. Pomagamy im, leczymy i zwracamy naturze. Jeżeli my im nie pomożemy, no to bardzo często może się skończyć po prostu ich śmiercią. Pomoc wolontariuszy u nas jest nieoceniona, dlatego że właśnie w sezonie, gdzie najczęściej do nas przyjeżdżają wolontariusze, mamy bardzo dużo pracy. Mamy około 200 młodych zwierząt, które trzeba karmić co godzinę, więc dzięki wolontariuszom mamy tą pomoc i dodatkowe ręce do pracy. Wolontariuszem u nas można zostać poprzez zgłoszenie się w formularzu, który udostępniamy na początku roku. Zawsze wolontariusze mogą tam go wypełnić, też podaje się daty, w których chce się przyjechać i wtedy my tutaj na podstawie właśnie tego wpisu dobieramy wolontariuszy do turnusów, bo trzeba wiedzieć, że u nas można przyjechać właśnie na 2 tygodnie. Są też właśnie takie wyjątki, jak tutaj z Patrykiem, gdzie do nas się po prostu odezwał, napisał, czy nie potrzebujemy jakiejś pomocy w wolnej chwili. No wiadomo, tutaj mecze są na pierwszym miejscu, więc zawsze jak ma wolną chwileczkę, to pisze do nas, czy może przyjechać nas odwiedzić i nam pomóc. Więc taka forma wolontariatu jak najbardziej też jest dostępna, tylko po prostu trzeba z nami się tutaj wcześniej umówić.